Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Minecrafta jesteśmy na mapach społeczności i dzisiaj zagramy sobie na, ma ma na mapie, która się nazywa Hello Neighbor 2. Jak już można się domyślić, Hello Neighbor jest to po prostu gra, w której idziemy do domu sąsiada i musimy mu Dostać się chyba do piwnicy, z tego co pamiętam. Tylko nie wiem, co było dalej, bo w sumie no nie grałem jakąś sporowną grę, bo zawsze mnie denerwowała. E, także zagramy sobie teraz w edycję Minecraftową. E, tu mamy start, tu mamy zasady, zobaczymy zasady. Gra na game mode adventure. Ad adventure, od razu wpiszę, żeby nie było. Minimum 15 na render dystansie. E, F3 ukryte. Poczekajcie, bo muszę się upewnić, ja mam to ukryte. A już się w sumie nie upewnię chyba tak w ten sposób, dobra. E, co dalej? Graj... E, dla lepszego klimatu zalecam grać na shad shaderach. No mam. E, graj na wersji 1.15.2 to nie mam. E, mam 1.165 5... i graj na normal. Hmm, czyli w sumie chyba będziemy mieli tutaj jakąś, jakieś pobojowisko. Dobra. E, ruszamy. Aby lepiej zrozumieć fabułę, musisz zagrać w pierwszą część mapy, inaczej fabuła nie będzie dla Ciebie jasna. Czy na pewno chcesz zacząć grę. O. o. Wpisać tak? 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 Tak mam to zaznaczyć? To nie można ustawić bloku. A, dobra, zaczynamy. A może mnie wypuścić, jak mówiłeś? Pomysiad. A no tak, racja. Poczekaj chwilę, idę przynieść coś do jedzenia. Zaraz wracam, abyś tym jedzeniem się odławił. Uciekam stąd. Tylko jak? E, w szafkach są przedmioty, które pomogą ci uciec lub powstrzymać sąsiada. I pewnie w pierwszej części zakładam, że żeśmy trafili tutaj przez sąsiada. macie te szafki? Tu są. Wytrych. Plane buteleczki, wytryczki, Plane buteleczki. Dobra, to muszę sobie rozjaśnić. Dobra, możemy iść. E, prawdopodobnie wytrychu muszę użyć, tak? Ok. E, tutaj zobaczmy, co to jest. Niektóre szafki mogą być zablokowane przez klucze. Na ich, pozwoli się otworzyć szafki. Patrzcie ile kluczy. Hmm, Powiem szafka jest zablokowana. A, dobra. O, mam siekierkę zobaczcie. Super, to się chyba będę mógł rozwalić, dokładnie. E, I teraz co? O to otwieramy sobie bezpośrednio. Dobra, widzę, że tu chyba jakąś zagadeczkę mamy. Szafka jest zablokowana. Okej. Okay. Karta. Kartę mamy tutaj, żeby dostać dostęp. No dobra. E, to chyba nie tutaj. Nie wiem. W każdym bądź razie. O, no, jak miło. Miło i przytulnie. możemy wytrychem to otworzyć? Ej, nie. Nie możemy, to czyli musimy coś tutaj zrobić, tak? Ale dobra, no. No tak, no tak. Dobra. O, wyjść. Co zgasił się Czemu ktoś mnie bije? Halo. Co tu się dzieje? Nie miej mi tego za złe. Sąsiad. Mendo jedna. Ale ten, kto pozna sekret piwnicy, tam nigdy z niej nie wyjdzie. Hello, neighbor. Można by było się wystraszyć, ale nie tym razem. Kochani, nie tym razem. I może nie byłem na to przygotowany, to jakoś mnie to nie wystraszyło. No, to dalej? 24 lata później, 24 lata w piwnicy siedziałem. O, ale się wyspałem, no faktycznie. Nie wiem czemu jestem szczęśliwy, skoro muszę się wyprowadzić. W ogóle dziwnie się czuję. Dobra. te. Może się przydadzą. Chciałem się jakby tu... Już... A no, faktycznie. Zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, wychodzimy. Jakoś tak za łatwo się zaczyna. E, mam w boku kuchnię, no dobra, jest koszmany, więc muszę już wyjść. Już? Wyszedłem? Wyszedłem. O, widzimy dom sąsiada. Tylko, że z dwójki to chyba niekoniecznie on jest taki odzorowany. Ponieważ on to jeszcze ma jakieś inne takie. Wiecie, różne dziwne rzeczy. I Co tu jest? Mi się to sobie do piwnicy, powiem, tak? Tak, czy nie tak? Tak, czy nie tak? Co to? Niewidzialna ściana. Uu. 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 Dobra, wkruszmy sobie tutaj domek dookoła. Jak ktoś nieźle pomyślał tutaj, żeby mm, coś takiego zrobić. No dobra, ale tu żadnego innego wejścia nie ma. Teraz co? Mam niebieskie książki, mam czerwone książki. Czy któryś z nich na przykład mogę tutaj użyć? Niestety nie mogę. To jakby ruiny takie. No może tutaj coś znajdę. To ten dom jest budowie, czy jest kompletnie zniszczony? Może zapytam się, co mi siada? Może rząd coś na ten temat wie. Sąsiad, będę do jedna. Idę do ciebie. Może teraz się odblokowała ta ściana, wiecie? Zobaczymy. Patrz, co tu jest. A jesteś, kurde, ślepy, durny i głupi jesteś. Patrz, idziemy. Co my tu mamy? Zupełnie nic. O, o, o. o. No. Dobra, nie wejdę tutaj. Co ja nie wejdę? Co ja nie wejdę? No i to tyle. A to Kuba Maciek. Cześć, Kuba Maciek. To jest Olek, po prostu. Siema, Olek. To jest pokój dla... ...testerzy z Prealfy. Dla testerów, a nie testerzy. No dobra. E, to chyba nie tutaj, nie? mi siad mendo. Jak mam wejść do ciebie, powiedz mi? On już działa troszkę na nerwy, wiecie? On mi normalnie już tutaj psuje. O! To mówiłem, tak. Czyli najpierw trzeba było się udać do tamtego domku. O, to mnie teleportuje. A? Co to za czary? Kim ty jesteś, sąsiadem? Jestem ciekaw czy w ogóle sąsiad będzie tutaj. O! Oh! Sąsiad! Sąsiad! Ja, ja, ja nie chciałem! Sąsiad! Sąsiad! Ty pas, sąsiada nie ma! Sąsiad jest! Sąsiada nie ma! Sąsiad jest! A jakbym mnie złapał? Aha. Tu, tu. Odrodzenie. Aha, i nic nie mam, tak? Nic nie mam. Mieszkane buteleczki tylko. No i idziemy jeszcze raz. o No, sąsiada nie było. Co? Nie można przejść. Sąsiad. Miej denerwuj. Patrz. Gdzie w ogóle sąsiad moje rzeczy, jeżeli zabrał co, jak mogę wiedzieć? Sąsiad mi na pewno nie ukradł. Gdzieś. Do czego mi w ogóle te są potrzebne pomidory? Będę Pomidor pewnie do żarcia, a może bym w niego rzucał? A tu się mogę schować przed sąsiadem! Klebuś? Klebuś mi się nie przyda? Nie, bo to te zielone książki są. Ej, jesteś zielone. Ty sam jesteś zielony. Te niebieskie. I czerwone. I butla. lana w dodatku. Sąsiad, ja mam przejść chyba na górę. Coś mi się wydaje. pas sąsiad. Sąsiad. sąsiad, sąsiad, ty mnie nie widziałeś. No. Aha, i co? I co? Sąsiad, nie, 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 nie doprowadzę mnie tutaj do szału. Ty, 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 uciekamy od sąsiada. Sąsiad mnie goni. Gdzie ja mam się teraz chować? O kurde. Prawie. Prawie. Dobra, są się odmenda. Poszła gdzieś. Kurde, ten zielony klucz pewnie jest łodcielny. Poczekaj. O kurde. O kurde, są się odmęda. Patrz. A bo te książki może to są. Czekaj, nie to tutaj teraz tyle. No, to muszę mieć jakiś kluczyk zielony. Może tu coś? To same czerwone. A jakbym coś mógł skraftować? Może? Hmm. Ale wszystko mam, a pewnie nic nie mogę, nie? No oczywiście. I generalnie to chyba te butle i to wszystko, to nie jest chyba tutaj do tego potrzebne. Spróbujmy jeszcze. No niestety nie. No, niestety nie, to muszę szukać jakichś wskazówek. Tutaj innych. Innych inaczej. Co to jest, tutaj nic nie ma? To jest takie podejrzane trochę. Nie, ale jak on jeszcze. Aha, bo tutaj ma schody, jeszcze dobra. Dobra. Kumam, rozumiem. Niestety, ale nic nie mogę zrobić. Chyba, że. Tam się. Tam tam bo mi się tak nie będziemy bawić. Jezu, sąsiad. O, jak ci przy fasole pomidorem w łeb, to. Tude. Się usuniesz. Stąd. Sąsiad. Nie denerwuj mnie. Oskąć jak ktoś inny. Po co ci to? Co ty pomidora, żeś miał? A sąsiada mogę bić? Sąsiad, ty masz jakieś życie w ogóle? O co tu chodzi? Znalazłem. Znalazłem normalne przejście. Sąsiad, boję się. Patrzcie. Patrzcie, jak się odbija. To normalnie wcześniej tego nie widziałem. Patrz. I cyk. Zamykamy, żeby sąsiad mi tu nie przyszedł. Czerwony klucik. Idziemy do góry. Mam nadzieję, że drugiego sąsiada nie ma. I co nas czeka? No. jakieś drzwi. No i stąd. O. Zamknięte. Kluczyk nie działa, no to idziemy do góry. Kluczyk nie działa. Aha, żeby tu wejść, to się odkrył. To odkrył. No czyli jestem w sumie w tym samym punkcie, w którym byłem. Czyli pewnie jakiś wytrych muszę mieć, nie? Coś w tym rodzaju. Że tu już nic nie ma. Może. Z... Tam Idź mi stąd. I mnie tu nie wracaj nawet. Moment zdenerwuje zaraz tak, że I Nie będziemy lubić. Słyszałeś? Po indorze zaraz rzucę to. Zmień zdanie. Powiedziałem ci coś. No. Siadź. Miadu nie stresuj, bo to nie o to chodzi, żebyśmy razem w stresie żyli. E, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu się tutaj dobrze bawili. Sąsiad, ty tak obserwujesz tutaj, że normalnie ty się kiedyś doigrasz. Mam już kolejne przejście. Tylko nie wiem jak się mam do niego dostać. Patrz. Kurde. To jest zagadka, sąsiad. sąsiad to jest zagadka, powiedz mi, jak mam się tam dostać. O kurde, nie tutaj. O kurde, Sąsiad, ja cię... Ja... Sorki, sorki, ja nie chciałem. Sorki, naprawdę. Nie wiem jak się mam tam dostać. Ale już troszeczkę zagadki, tak jakby rozwiązane. Tak chyba z 10% Dobra e, Zginąłem więc nie mam czerwonego klucza Mam nadzieję, że on się teraz tutaj w ogóle nigdzie nie przyda do... O kurde padłem Padłem. Sąsiad mnie nie goni No kurde nie mogę tam trafić Sąsiad nie idzie za mną Pamiętaj Pamiętaj sąsiad nie idzie za mną Pamiętaj Powiedziałem coś No teraz jak spadnę to prosto na sąsiada Tu tam se Tu se tam Tu se tam z Co coś powiedziałem? Dobra, jednak nie. Idę po ten czerwony klucz. On idzie za mną. Może mi się ten czerwony klucz gdzieś tam przyda kiedyś. Mam ehm, nadzieję, że nie. Dobry. Jestem z kobry. No, ja wiedziałem, że to się tak uda. Kurde. Batman, mam wytrych. To człowieku jesteśmy teraz normalnie tutaj. E, najlepsi na świecie. Byłem tylko teraz... Tam Bo my naprawdę się nie będziemy lubić. Będziemy się gniewać i, i w ogóle. E, dobra, jak mam wytrych, to może pójdę na górę zobaczyć, sobie, co mnie ja tam czeka. Bo wytrychem właśnie mogę drzwi otwierać. Dobra, super, mamy jakieś pomieszczenia. Uuu, trochę tego jest tutaj. E, wezmę sobie to, bo może mi się to, nie wiem, przydać kiedyś. Nie wiem, po co te książki są, czy one są w ogóle potrzebne. Dobra, mamy tutaj, to jest jakieś dywanie, tu chyba nie przejdziemy, co? co coś mi tak wydaje. Mi się tak wydaje, że. Tutaj nie przyjdziemy, to jest taki trochę ślepy zaułek. Więc musimy iść tędy. Tędy, zobaczmy co jest tutaj za tymi drzwiami. jak mamy wiatrych, to możemy go już, używać. Co mnie niepokoi tutaj. Mówiłem, że mnie to niepokoi troszeczkę. No to by było za piękne, żeby to było takie łatwe. Co to uważaj, co? Albo on jest pewnie gdzieś pode o Co to Co tu sąsiad przegrał? E, domek liście. Jakiś wiatrak. To jest jakiś rebus dla mnie. Ja mogę sobie tutaj. Ustawiono punkt odradzania bardzo ładny. Czy jesteśmy tutaj na checkpoincie? Dobra. To możemy iść chyba na dół. O, następny checkpoint jakby, Sąsiad z TNT. Nie, nieładnie panie sąsiedzie. Panie sąsiedzie. Panie sąsiedzie, to nie ja byłem. Mogę te drzwi nie rozwalać. Kurde. Ej, przecież ustawiłem sobie punkt odrodzenia. to o co chodzi? Tak się nie bawimy. Ale przynajmniej mam drzwi. Rozwalone. Ej, idę po ten, czerwony klucz. Nie tutaj. Tu był czerwony, bo czerwony mi się może kiedyś przydać. Teraz idziemy na górę. Tu mogę już wejść, nie? Do exitu chyba. Bo... Mam wszystko, czego potrzebuję. Aha, drzwi też są zablokowane. Drzwi są zablokowane. Dobra, eee, załatwione. Granit i w ogóle klucze siekierka. Więc powinno teraz pójść gładziutko. Jak mam granit, to ja mogę go teraz powstrzymać. Tutaj Dobra, zaraz zobaczycie. Kurde. Jestem na najwyższym piętrze Nie. No to idziemy tutaj drabineczką. Gdzie są się odmenda? No. Bo ja go zaraz tu zamuruję, gdzie się on sobie tutaj zostanie. Czekajnie mieć, że ty stąd wyjdziesz. Zaraz zobacz. Tu były to pomidory. Teżę muszę dalej chyba iść. To jest jakieś chyba przejście. O. Dobra, poczekaj. no Na spokojnie. Powiem mi, szafka jest zablokowany. Czerwony klucz. Karta. Dobra, czyli czerwony klucz był do tego. Sąsiad, aha nie mogę budować, nie mogę budować, ja myślałem, że ja sąsiada zablokuję tutaj, a to nie, a to niestety nie, dobra, być może teraz idziemy na dół, być może teraz coś się tutaj uda, dobrze jakby ten sąsiad tam za mną szedł, ale niekoniecznie już. O, cię, proszę, jesteśmy w piwnicy, dobrze. Tu mam jeden mały problem, to jest drabinka, już nie mam problemu. A jak mam wejść tam później? To jest woda. To jest... To jest woda. Drabinki nie mogę zabrać. Budować nie mogę. Okej, okay, to teraz pojawia się następne pytanie. E, w jaki sposób bym się mógł dostać tam na górę. Jakoś trzeba chyba spowodować, żeby tutaj ta woda ją podniosła. Hmm. Wiertarką raczej nie. Raczej nie wiertarką. Zam jeszcze jakieś drzwi w ogóle. Zobaczymy co to jest. Wybacz sąsiedzie. Zależy że co? Że o co chodzi? Co to jest? Gdzie jestem? What? Ej, co jest? Co to za ta parkur? Idziemy, idziemy. Do wieku to są takie zakamareczki, że tu nawet pojęcia nie masz. Ja tam mam doskoczyć. Grawitacja, grawitacja, dobrze. Dobrze z tą grawitacją. Zaraz zobaczymy, gdzie dojdziemy na górę. O! Człowiek! Jak. Ich parkourów to jeszcze gdzieś nie widział na polskim YouTubie. O, kurde. Nie błagam. Chociaż tu. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Udało się. A i tu mam wodę. I tu mam wodę. I prawdopodobnie. Te butelki, które mam. Tutaj. No, oczywiście, że ja sobie wodę nabieram. Ja pierdykam tymi niemów. Że teraz ta woda. która się dziś tutaj znajduje. Ona mi będzie bardzo potrzebna. Za chwilę, do tego, żeby tam napełnić. Dobra, wróciłem. 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 OK, to teraz idziemy do piwni. Ta grawitacja mi została. Nie, to nie jest. Nie, dziwne. Tam się od... Idź stąd. do cholery jasnej. I teraz ja nie przejdę. Teraz ja, do... ja naprawdę nie przejdę. Jeśli ja nie przejdę, to ja się zdenerwuję na maksa. Ja się naprawdę zdenerwuję na maksa. Muszę go szybko minąć. Najszybciej na świecie, jak się da. Udało się. Udało się. Minąłem sąsiada, najszybciej na świecie, jak się dało. Ale co ja mam z tą butlą teraz zrobić? Ja faktycznie mam tutaj? Eee, dobra, pać. Ale grawitacja mi została. Ja się zastanawiam, czy to faktycznie tak miało być. Teraz przejdę bez problemu. Podejrzane to coś jest. Grabitką. Chyba, że tak miało być. No bo tutaj generalnie chyba tak miało być. Bo tutaj nic nie zrobię. Tak. Naprawdę. O, widzicie? To jednak tak miało być. Ja się tam miałem dostać. I teraz muszę tutaj skakać. Następne przejście. O! Oh. Popatrz jaki labirynt! Ej, labirynty to takie, nawet fajne, nawet, nawet. Aha, bo co, nie mogę przeskoczyć, sobie to, tak? Czyli muszę iść dobrą drogą, dobrą drogę wybrałem. Ale ktoś się musiał napracować nad tą mapą. Naprawdę, to jest drabinka, więc tutaj finalnie trzeba, a będzie wejść. Ajajaj. Aj, aj. Chociaż mam pewną teorię nawet do tego, bo ja jedną butelkę wody wypiłem wcześniej, tam jak byłem dopiero później... O kurde, co jest? I dopiero później chyba jakoś tą grawitkę mi została czy coś, nie wiem, może to po prostu ta woda ma taką moc i dlatego może ja tak e, dzięki niej po prostu mam tą grawitację. Dobra, long jump udany. Teraz tam jest. Tu chyba nie. Jeden ja taki lockdown tak jak tam był, to naprawdę z samego końca trzeba się tam wybić. Dobra. Wiedlenie sufitowe. I lecimy tutaj. O, jakie no, jakie przejść. no popać popać Ej no. Kiedy będzie koniec? Punkt odradzania, Dwa razy ustawiłem. Jak się tutaj wywalę teraz. To będzie trochę klawo. Znaczy nie klawo. Trochę Jest jakaś taka początkowa lokalizacja tutaj? Na początku żeśmy gdzieś tutaj startowali. Hmm. A to nie drzwi, proszę Państwa. Ja mogę coś tutaj wykonać. wiertareczką, coś ten. Zaczyna się, jak było tak łatwo. To chyba tędy trzeba iść. Chyba tam to co? Tutaj? Pod wodę. Dobra, i co dalej? Tam jest jakieś przejście. Przejście tutaj się A, bo ja idę sobie, to ja nie jestem pod wodą. Okej, okay, przeszedłem. Na następny poziom, jakby. Exit. Czy to już koniec? Co do cholery. Słodki snów. Sąsiad. Ja cię mendo nienawidzę. Sąsiad. Ostatni raz. To jest gdzie ja jestem. W miejscu przeprowadziłem twojego przyjaciela. Może kojarzysz. Co mu zrobiłeś? Widzisz, był taki zakład. Ale niestety zerwał go. Jaki zakład to Sąsiad. Mówiłem mu: Nie wchodź do mojego domu. Ale jak zwykle wchodził co chwila bez żadnego powodu. Więc dlaczego go zakopałem? Więc dlatego go zakopałem. Jesteś chory. Ja skąd? Hehehe. <laughs> ja bo widzisz, ten kto rozpozna sekret. piwnicy sąsiad. Nigdy z niej nie wyjdziesz, żeby. Sąsiad. Ty nie igraj. Y. Walnął mnie w łeb. Co się stało? Chyba coś wybuchło. Chyba tak go przygniótł. Koniec. Hello Neighbor, ukończyłeś grę. Podobało mi się to, bo wymagało to trochę myślenia. I fajnie, że udało mi się to w zasadzie ukończyć w 40 minut. Nie wiem ile finalnie odcinków em, wyjdzie, odcinka ile wyjdzie, ale 40 minut udało mi się ukończyć Całą giereczkę. to z początku było trudne. Nie grałem w pierwszą wersję, w pierwszą część, jakby, więc podejrzewam, że pierwszą muszę ograć teraz, żeby zrozumieć dokładnie fabułę. Nieużyte tekstury, radioaktywny sandstorm, lalki jakieś, powrót, ocena, ocena, ocena. Niesamowite, niesamowite to było, naprawdę, według mnie to było niesamowite, hmm, może nie było jakoś tam, wiecie, kolorowo i tak dalej, bo same deseczki, ale to wygląd na zewnątrz naprawdę przypominał, znaczy trochę przypominał ten dom sąsiada, natomiast te wszystkie zagadki, skrytki i tak dalej, to wszystko ogarnąć też trzeba mieć w głowę, żeby to ładnie po kolei zrobić i fajnie wyszło z tym sąsiadem że po prostu jak on cię złapie, to rozpoczynasz na nowo grę. Tak więc dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że ci się podobało Jeśli tak to, to oczywiście zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, zasubskrybuj ten kanał. Mam nadzieję, że wpadniesz na moje social media, linki do nich masz w opisie, m.in. Facebook, Instagram. Fajnie jakbym się tam zaobserwował. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!